Dobra, Kaśka, trenowałaś to sama ze sobą. To zwykła wizyta. Zwykły lekarz, zwykła rzecz, którą robi każdy na świecie. Znaczy, no, każda kobieta. Faceci nawet w tym mają trochę lepiej. Chociaż nie. Ich badanie jest zdecydowanie gorsze. Dobra, skup się, bo odlatujesz myślami. Dzień dobry. Ja byłam umówiona na wizytę do doktora Hentsomowicza na godzinę 15. Dzień dobry, tak, sprawdzam już. Oczywiście. Bardzo proszę chwilkę poczekać, zawołam panią. Dziękuję bardzo. Okej, okay. Na razie wszyscy mili, przyjaźni, pachnie ładnie, przytulnie nawet. Ciekawe, czy ja też kiedyś będę siedziała taka wyluzowana jak ona i pewna siebie i z brzuchem. Sama nie wiem, ale na to jeszcze za wcześnie, najpierw trzeba sprawdzić, czy wszystko trybi pod maską. Co to robią słowniki? O Boże, ale mnie nerwowa bierze, sama nie wiem czemu. Pani Kasiu, zapraszam, gabinet numer 4, lekarz czeka. Do ucha, gardła czy nosa daje sobie zaglądać bez mrugnięcia okiem, a tutaj od razu stresuwa gorsza niż przed sprawdzianem. Ciekawe, czy każda tak ma. Albo czy są dziewczyny, co się nie mogą doczekać wizyty. Ale jakoś wątpię. Niby mogłabym sobie darować, nikt nie zmusza, ale kurde, szkoda potem zdrowia żałować. No nic, raz kozie śmierć, pewnie mi się trafi jakiś stary, ohydny, brzydki. Pani Kasiu, zapraszam. Dziękuję. Mega przystojny młody lekarz. Jezu, Kaśka, w takim momencie masz takie myśli? Ogarnij się, dziewczyno, ten facet ma cię badać. Zresztą obrączka na palcu, więc nie było tematu. Pani Kasiu, zanim zaczniemy, krótki wywiad medyczny, dobrze? I jasno, proszę pytać, o co pan tylko chce, wszystko panu powiem, największy sekret. Wystarczą medyczne fakty. Okej, okay, no to na przyszłość. Odzywać się mniej, poważniej i tylko wtedy, gdy nie wychodzisz na wariatkę. Czy jest pani aktywna seksualnie? O Boże, już z takiej grubej rury leci? Ale jak to mnie tak pytać o to wprost? Przecież to nie wypada. No ale z drugiej strony na Insta wszyscy wiedzą, to czemu miałabym lekarzowi kłamać? No, zdarza się. Dobrze. Stosuje pani antykoncepcję? Tak, korzystam z prezesów. Znaczy się z gumiaków, znaczy się z tych, no... tak. Jednego normalnego słowa się wstydzę, jakbym miała przekleństwo powiedzieć. Masakra. Z prezerwatyw. To wbrew pozorom nie jest takie straszne słowo. No, wiem. Muszę poćwiczyć mówienie na głos zwykłych słów. Od kiedy ja się taka cnotka wstydliwa zrobiłam? Ale muszę przyznać, że póki to jest spoko. Jakoś się przełamałam. Fajnie, że tak normalnie ze mną gada jak z kobietą, a nie z dziewczynką. W końcu jakieś miejsce, w którym ktoś traktuje mnie poważnie. Nie takie to straszne jednak, raptem parę pytań. Dobrze, to proszę się rozebrać, zapraszam za parawan. I właśnie, moja pewność siebie już ze mnie uleciała razem z duszą. Jak to tak rozebrać przy kolesiu obcym? No niby mam przyjaciół, przy których się rozbieram, no ale nie wiem, patrzę? Okej, dobra, nie patrzę. To przecież nie to samo, to znaczy, no niby w sumie to samo, ale nie wiem, dziwne to wszystko. Ach, okej, o, skarpeteczki odświętne, bardzo dobrze. Dobrze, zapraszam na tron. U nas każda kobieta jest królową. Dobra, z wyglądu fajne, ale widzę, że mentalnie i humorystycznie to jednak przepaść. No dobra, kopyta w górę i niech się dzieje co chce. Czuję, że od tego stresu i tak wszystko zapomnę. Dawno czegoś takiego nie widziałem. Oho, tak czułam. Zawsze wiedziałam, że coś jest ze mną nie tak. Znaczy, co? Co mi jest? Co? Nie, metalowe wzierniki do poradni przysłali. Fajne, co? Super. Pani się odpręży i zrelaksuje. To zajmie dosłownie chwilę. A pewnie, zrelaksuj się, odpręż. Jakby to miało tak działać. Normalnie jakby ręką odjął, panie doktorze. Ale bóbr włochaty? Że co? Jak to? Nie, córka wysłała mi zdjęcie, bobra. Są teraz w Puszczy Białowieskiej. Żubry, wiewiórki, bobry. O, robi się coraz dziwniej. Wiewiórki, bobry, ciekawe co jeszcze. Dobrze. Wszystko okej. Okay. Teraz przejdziemy do badania, które nazywa się palpacyjne dwuręczne. Okej, okay, a to mam coś zrobić? Tak, musi mi pani podać swoją rękę. Rękę? Po co? Bo badanie nazywa się palpacyjne dwuręczne. No dobrze. A, żartowałem. Po co mi pani ręka? Mam obydwie ręce. Dowcipnieś się znalazł. A, ja już bym chyba wolała takiego starego, poważnego, siwego profesora, co by tylko mruknął, sapnął i coś tam skomentował pod nosem, niż takiego śmieszka, co to myśli, że takie żarty pomagają kobiecie, jak ma goły tyłek w górze. Obiad już pani jadła? Oho, czyżby miało paść pytanie o wspólne wyjście? Nie tym razem, doktorku, sorry. Tak, a co?
Coś tu czuję, ale to nie była tylko sałatka, co? Ja mu zaraz... A może właśnie sałatka, ha? No dobra, kebaba. Ale w środku była sałata. Nie moja wina, że Bebzon mi wywaliło, bo Turek pomylił łagodny z ostrym i od razu, że coś tam czuję. No wypraszam sobie. Za 3 punkty, widziała pani? Tak, brawo. Dobra, więc jednak ma też trochę umysł dziecka. No w sumie nawet spoko. W sumie lepszy taki lekki wariacik niż jakby miał być jakiś creep czy coś. Dobrze, zobaczmy wyniki. Wszystko w normie. Super. No i już, nie było się czego bać. Spoko, szybko jakoś minęło. Raz na rok mogę iść, czemu nie? Poziom hormonów dość wysoki dla nas. Mówiła pani, że stosuje pani antykoncepcję? Tak, prezerwatywy. Brawo, powiedziałaś to. Ale zawsze? No właśnie. Pani Kasiu, mam dla pani dobrą wiadomość. Albo złą, zależy od pani. Nie, błagam, tylko nie to wszystko, tylko nie to. Kiedyś, za 10 lat pewnie, ale nie teraz. Jezus Maria, co ja powiem matce? Ojciec to mnie chyba z domu wyrzuci. Nie, to koniec. Nie. Wygląda na to, że jest pani w ciąży, pani Mrukiewicz. Ale to niemożliwe jest przecież, ale jak to... Zaraz. Pan powiedział Mrukiewicz? Ale ja jestem Szewczyk. Ha, no tak, to nie pani wyniki. Sorry, XD. To nie pani jest w ciąży. A poza tym wszystko okej. Okay. No, tak to się szybko potem nie zlałam nawet po 30 minutach jogi. Ale stopniłam ekspresowo. Masakra. Dzięki. Dobrze, gdyby chciała pani się umówić jeszcze na jedno badanie, to zapraszam. Dzięki. A teraz proszę się przebrać. Dziękuję. Pewnie. Dzięki. Ale raczej nie. W końcu lekarzy nie brakuje, więc zawsze mogę sobie znaleźć innego. Chociaż ten był nawet zabawny, jak sobie pomyślę. Ach, no nic, pierwsza wizyta za mną. Trochę się krępowałam, ale teraz czas już powiadomić o tym cały świat. Nie uwierzycie, jakiego miałam lekarza. Przerażona buźka. Chciałabym powiedzieć wszystkim dziewczynom, że nie ma się czego bać i chodźcie się badać, bo naprawdę warto. Trzeba. To naprawdę nie jest straszne, to tylko tak wygląda. Dziękuję.